Patrzcie, jakiego rodzynka znalazłem. Kto by nie chciał się takim przejechać? Siemano, siemano. No szukam właściciela tej Hondy i nie mogę znaleźć, ale powiem wam, że no po prostu fajna. Raz, że słuchajcie, ma to opony takie szutrowe. Patrzcie to. No taki bym powiedział, że kurczę, taki ten skuter motorower terenowy. Ale powiem wam, że no, fajna Honda, jaki V-Max. 6 dyszek, 24-25 tysięcy przebiegu. No taka niespotykana. Znaczek oryginał Honda. Lampy podwójne. Taka terenówka, kurczę, powiem wam. Nie no, fajnie to wygląda. Zarejestrowany. Pewnie to jest 50, na pewno. Ale naprawdę, no coś fajnego. Pierwszy raz taką Hondzinę widzę. Hamulce bębnowe. Honda. Honda lepsza jak wygląda. W ogóle fajna rama. Robert, chcesz się golnąć? Zawsze. Zawsze. To zostawimy numer telefonu gościowi, co? Nie, no pierwszy raz taką Hondę widzę. No sprzętów tutaj no dużo różnych jeździ, naprawdę. Czasem to oglądam się, bo nie wiem po prostu co to jedzie. Wczoraj na przykład widziałem gościa na takim laczu, nie wiem, chyba z 50 cm szerokości miał, taki czoperowaty. Zomer. Honda Zomer. Chyba tak to się nazywa. No słuchajcie, no kto zna taki sprzęt, no to piszcie w komentarzach. Ja pierwszy raz taki widzę i w ogóle z takimi oponami. Przypomina mi to rosyjską Tuę. Chyba tak mi się, taki półkład. Tylko tam chyba była 200 w dwusuwie. A to jaki jest, to jest też pewno dwusów. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. No Czesław pewnie coś będzie wiedział na temat tej Hondy. Powiem wam, w Polsce nie widziałem jeszcze takiej Hondy. Może gdzieś na zdjęciach, ale raczej nie. Ale mówię, przypomina mi tą rosyjską Tuę trochę, tego półkłada. No, konstrukcja prosta i fajna. No, nie wiem. Wydaje się lekkim sprzętem, ale najważniejsze, że można go zarejestrować. Nie wiem, coś niesamowitego. Ciekawe, który rok to jest. Nie wiem. Ja obstawiam, że to mogą być lata. Nie wiem, coś 90 chyba. No, opona wyczesana. Może ktoś w Polsce taki ma. Chętnie bym się przejechał takim. Kierownica wysoka, jak w motorynce. Te lampy są. Rywela po prostu. No nie wiem, jakoś, nie wiem, no przekonuje mnie ta rama, muszę wam powiedzieć. Ale mi się wydaje, że tu jakaś zabudowa chyba powinna być, bo wątpię, żeby tu był tylko zamek. Tak, bo tutaj są uchwyty, widzicie? Czyli tu musiało być zabudowane. Ktoś to po prostu pościągał. Ale nie wiem, znowu zabudowa przód, tył. Nie, chyba boki tylko. Taki podręczny bagażnik, nie? No, sprzęt. Pierwsza klasa. Proszę.